Następny urywek z 30. Teraz zobaczyłem do termostatu. Zastanawiam się, czy to jest tak ugięte, czy to tak jest specjalnie. No dobra, i tak wezmę go na ten. Opalarką sprawdzę, a potem wodą ciepłą zobaczymy, co tu będzie z tego. Od razu zamontowałem nowe sorzeń. I tu leję. Tamte nogę już mam złożoną. Do tamtej drugiej mi zabrakło jednej tulejki i teraz się zastanawiam, czy ja tutaj zobaczę. Zobaczę wirnik, że czy się okręca. Bo nieraz było tak, że w niektórych pompach wirnik stanął. To był problem, że się grzał. Muszę go jakoś przyblokować, a jak nie, to pompę odkręcę, bo i tak będę miał na wierzchu. A jutro jak wspomaganie przyjdzie, to od razu będę działał tutaj ze wspomaganiem. Idę sprawdzać. No, od razu jak spornika nie ma, to się zajmuję. Dzisiaj przywiozłem wspomaganie. Tutaj jest flansz. A tutaj w tej dziurce, żeby widzieć zapłon. Zapłon jest zaznaczony, tak jak powinien być, tak jest. I teraz przychodzi taka blacha, bo tutaj do góry będzie montowany zbiorniczek, a tu pompa oleju. Montujemy na silikon, tak jest według instrukcji. Więc kładziemy i skręcamy. I wtedy już ten spornik tu wrzucę, bo będę miał ładne już tutaj zrobione i będę miał więcej miejsca na wewnątrz. Sprawa wygląda tak. Ograniczniki założone bez wąsa. Do kierowania założone te wąsy. Tutaj to samo. Blachy i zaraz sobie bierzemy za montaż siłownika. Blachy do spawania tych małych. I musimy zobaczyć, czy tutaj wszystko się mieści od skraju do skraju. Oś jest nowa. Więc elegancko, wszystko luzu nie ma, na ciasno weszło, pompa założona, zabezpieczona na czas roboty, żeby tu nic się nie pierniczyło. Wszystkie piasty są rozebrane, złożone od nowa, wszystkie łożyska nowe, tulejki nowe, także jest cały nowy przodek. Więc działamy ze wspomaganiem. I zobaczymy, czy będzie wszystko pasować. A jeszcze teraz hamulce. Jedziemy i jeszcze sprzęgieło i wszystkie rzeczy i ostatnia rzecz jeszcze będzie wałek, tylko musimy plecak zdjąć, bo widełek wyskoczył i trzeba go tam włożyć i tu coś muszę wymyśleć, bo filtr jest urwany, winty w środku, więc tak, jesteśmy po rozpołowieniu. Chodzi na to, że oliwa leciała na sprzęgło, bo sprzęgło jest zaoliwione. Tam akurat już wyciągłem piastkę uszczelniacza. No niby twarde nie są, ale nie wiem, po prostu się skończyło. Tu widać też, że wszystko właśnie od oliwy. Na tym dużym wałku najwięcej leciało. Zrzucam jeszcze koło, zobaczyć jak tam wygląda uszczelniacz. Bo od razu uszczelniacz się wymienił, łożysko jeszcze muszę dokupić. I łożysko na sprzęgle, bo jest kiepszczawe. Więc tak powoli już się idzie. Jeszcze dzisiaj musiałem zmniejszyć wózek, co mamy do rozpuławiania, bo zrobiliśmy go, można powiedzieć, pod supra wtedy i on jeden mógł być wyższy przy supra, przy 30 już nie, i musiałem go opuścić, obciąć i zespawać od nowa na to karniej, a ten jest trochę wyższy od tego, zrobiłem jeszcze niższy, żeby ten w niższym położeniu weszedł, a ten wyższy, ale to jest różnica parę centymetrów tylko. Więc tak to wygląda, już mam spis zrobiony, tutaj muszę pomyć piastkę i czopek z tym wszystkim i uszczelniacze jeszcze ten tył, wałek odebrać i składamy do malowania, musimy go wyciągnąć, umyć jeszcze raz i wtedy malujemy. No i teraz mamy tak, nowy uszczelniacz założony, stary róbć jest tu, trochę twardy jest, ale tym mniejszy z tym. Ja zazwyczaj, żeby wyciągnąć takiego uszczelniacza, to biorę sobie wkręta samowiertkę, wiercę w nim otwór. No i blicki pociągam i wychodzi nowe łożysko, nowa tarcza jest tam, docisk wyczyszczony, koło wyczyszczone, nowe łożysko i tutaj jest nowy wężyk od razu, dwa uszczelniacze, mniejszy, większy i
ogarnięte jakoś, żeby to wyglądało. Tam też jest umyte w miarę i składamy dalej. A tą tarcz wyjebujemy, bo ona jest od oliwy. Tu jest ciekawostka, bo można powiedzieć, że zasada sprzęgła w 330M jest tak samo jak w 60, że jest 6 łapek. I też wszystko jest podobne jak od 60, tylko że jest chyba mniejsze. Bo w starym typie są sprężyny i tutaj jeszcze skręcasz takimi szóstkami, śrubami od drugiego stopnia. I wtedy regulujesz drugi stopień, kiedy ma się rozłączać, jaka ma być luka pomiędzy nim. Znaczy, w sumie to ty regulujesz opór, dokąd możesz rozłączyć, wkręcając tam te śruby. W normalnej 30, a tutaj masz łapki, że łapkami to regulujesz. Tak jak 60. Wszystko podobna zasada jest. I tutaj w zwolnicach na przykład normalna 30 ma tutaj kulkowe łożyska i tu, a ona MK ma wałeczkowe i nie wiadomo, czy tutaj stożka nie ma czasem. I tutaj ma nakrętki takie duże koronki, jakby miała tak typowa jak 60 nakrętkę, taką szeroką. No i w skrzyni biegów na pewno się coś tam różni, bo tutaj często się lubią nakrętki rozkręcać jakieś na dolnej linii. Tom akurat mój ojciec skręcał chyba z 30 lat temu, bez rozbierania skrzyni, tylko przez kapę jakieś klucze dorobili i skręcili i do dzisiejszego dnia tam nic się nie dzieje. Także to tyle. Ja się biorę za zjeżdżanie. Z ciekawostek. A jak coś źle powiedziałem, to poprawcie mnie w komentarzu. No, przyjechałem z wałkiem. I jak się dobrze potrudzisz, tylko musisz włożyć wałek, przesuwkę, bo tam jest kuleczka na środku. Tutaj wam pokażę w tym starym, gdzie jest ten stary dziad. No. Tu wchodzi kuleczka i tu jest ta przesuwka. I musisz ją wysunąć do końca, do samego przodu, na ostatni ząbek i włożyć widełki tamte, żeby nie ściągać podnośnika. Ale tego tutaj już nie zobaczycie tego. No ale włożyć to można, działa, sprawdzałem, także teraz tutaj łącznik taki mały jest, nowy o-ring i skręcam tył i już tutaj nowe łożysko też nabijam na tył. Zimmering też jest nowy i wszystko pięknie będzie działać. Tutaj jest zimmering, tylko muszę, znaczy pierścień, ale muszę go jeszcze wyczyścić i wtedy dzisiaj jeszcze go biorę do ostatniego mycia i rozbieram koła, ściągam wszystkie pierdoły i maluję w podkład. I jutro mam nadzieję, że siknę już docelowo, ale dużo można planować, więc czas się brać za pracę. Przy okazji sobie zobaczę do skrzyni. Tak tylko asekuracyjnie. Jednak ktoś przy tej nakrętce rył, bo ona jest tam spawana. Tam to widać, ale nie wiem, czy wy będziecie widzieć. Nic, leję oliwy i zakładam dekiet z powrotem, wyczyszczę uszczelkę. No, podkładzik siedzi. Powijałem te węże, żeby mi tutaj się nie zasikały, bo nie chciałem się ich też dużo ściągać, bo po co jak tam nowy uszczelniacz się bym pozakładał. Tak to wygląda. No i szary pójdzie na wierzch. Z spodu też co mogłem, to z leżanki pomalowałem. Więc muszę się zabierać. Nie wiem, jeszcze chwilkę tutaj ogarnę i jadę z kolorem. Bo już jest sucho. Na szybko schnie ten podkład, więc będę mógł lecieć po chwili. Ale tam jest godzinkę, półtorej i się umieszam, ogarnę wszystko i jutro mam nadzieję, że ta farba będzie dobrze stygła. To wtedy będę mógł jutro coś skręcać, bo już by wypadało, czas goni. Ciekawe, czy jak wyschnie, będzie mieć taki blask jak ma teraz.
pompę zakryłem, bo szkoda, bo tak fajna, ładna, nowa będzie. Wspomaganie wyciągłem też po to, żeby nie było pomalowane. Będzie pięknie wyglądać, jak będzie traktor wymalowany i wspomaganie będzie nowiutkie. Szczegóły robią różnicę. No ja sobie biorę zagięcie zatrzepów, bo tutaj mamy takie rozgięcie, że nawet bolec tutaj nie chwyta, więc muszę to jakoś złożyć. Tu mogę jeszcze siedzenia pomalować. W sumie to też mogę pomalować. Podłogi jeszcze na czarno. Gdzieś sobie muszę tutaj się jakoś pomieścić i przyspieszyć sobie pracę do skręcania. Bo tutaj i tak nic nie przyspieszę, więc działam z czymś innym. Nic, składamy chyba dalej wspomaganie. Zegarki już mamy uzbrojone. Wstępnie, bo oczywiście instalacja, jeszcze muszę dokupić te kontrolki. 30 już obmalowana. I teraz jak zwykle musi trafić się jakiś bubel. I kurwa nie mogę wkręcić. Widzę to, że było to samo. Czemu za każdym razem kurwa to samo? Dziwne. No nic, muszę jakoś to tam wydubać. Znaczy... coś ogarnąć, żeby to się łatwo wkręcało, bo te palcami ładnie weszły, a ta nawet się chwycić nie chce. Więc zawsze coś. Skręcam, powoli wszystko montuję, ale na razie i tak jeszcze farba nie dosycha, więc nie jest... jest niby sucha, ale pod spodem nie jest sucha, no i teraz cały czas tak się pali, więc staram się zrobić instalacje, takie pierdółki małe tutaj, żeby to jeszcze sobie wyschło, nie? I tak to właśnie wygląda sytuacja na froncie. Spisuję jeszcze rzeczy, które potrzebuję i się uzbraję i jadę z tematem. Więc tak poznosiłem klunkry, bo ta farba jeszcze taka fest sucha nie jest, to się okazuje, więc tutaj musi na razie gdzieś przeleżeć, muszę zaraz miejsce gdzieś tu już ogarnąć. 30 zbroim w lampy, w rejestrację, tu hologen ten co miał być, musiałem jeszcze jechać po niego, nowe kierunki, podłogę zrobiłem czarną. To jest takim szarym i elementy zaczepu też w czarnym, bo tak ładnie się prezentuje. Nowe zegarki. Zaraz będę z instalacją jechał, jeszcze tutaj alternator zamontuję zaraz. Od razu pasek, chłodnicę. Do chłodnicy muszę wlutować ten kawałek, a ten kawałek gdzieś miałem w tym moim pierdolniku. Tutaj. Muszę go palniczkiem małym spróbować wlutować. Nie robiłem tego, nie wiem, ale może się uda. Czy to jest sklej? Kurwa, muszę to podgrzać, to się dowiem, co to jest. A co to jest? Kawałek chłodnicy wyrwany, nie? Wygląda jak taki kawałek odłupany. Tu też. No kurwa. Kleje tu jakieś. Aha, ten życie jeszcze do góry wyrwane. Dobra, spróbujemy to ogarnąć. Zamontowane wspomaganie. Tak jak chciałem, żeby było czyste, ładne. Jeszcze muszę zbieżność. Opony przytargałem, żeby się obsuszyły. Muszę je obdrapać, wyczyścić, zapodkładować, ale bym musiał na Fredzie rzucić jakąś plandeczkę. Tutaj już mam też założone, zaraz z wężami można iść. Fajnie tak kolorowo wygląda. I jeszcze muszę iść po rozdzielacz i rozdzielacz pomalować na kolor kadłubu, a ta farba dosyć długo schnie, więc muszę iść to dzisiaj zrobić. I wtedy na raz będą szły resztę gratów, a jeszcze zaczep mam do zamalowania. Tutaj jest... odciągi są zrobione, ale to mi się nie podoba. Tutaj coś muszę coś wykombinować. Taki duży luz mają. Trochę się jednak zmienił od tego czasu. No strasznie nie może wyłapać. Od tego czasu jak przyjechał. Ładnie. Fajnie te kolorki dobrałem. Będzie zadowolony chyba klient. Dobra, składam dalej, nie pierniczę tutaj, tylko się biorę za robotę. Więc jak coś skleję, to wam pokażę. Trochę aktualizuję, zaczynam z elektryką.
Już tutaj sobie rozrzuciłem, tylko zapomniałem o tym, że mamy na prądnicę, więc musiałem wywalić te trzy kable od prądnicy i muszę to wyciąć i tutaj zrobić sobie po prostu na alternator, nie? No to znaczy ten kabel tu miałem, to pasuje. Czekajcie, mam światło jakieś załączę. No, ten kabel tu pasuje, zjechałem nim z powrotem i te trzy tutaj wyciągłem, bo od prądnicy tutaj niepotrzebne wzbudzenie do alternatora, tak jak powinien być, przez kontrolkę. Magnesik sobie przyniosłem, żeby zawsze mieć pod ręką. Jadę z instalacjami, więc wspomaganie już mamy spięte. Tutaj jeszcze coś mi przyhacza, ale nie wiem, chyba dlatego, że nie mam przykręconej końcówki i pewnie nie zeszła na dół. Wszystko pomontowałem, zbiorniczek też tu już mam, który mi się oblał. Chłodnicę wetkałem z powrotem i tutaj jadę. Węże poupinają w taki sposób, żeby szły tutaj do góry i schodziły na dół, dlatego że jak tu spojrzysz, to możesz sobie wszystko wymienić, ładnie zrobić, nie? Tu jeszcze takie łóżko chciałem zrobić, ale to może dorobię. Że po prostu przy wymianie filtrów będzie tutaj miejsce trochę, nie? Bo tak jakby te węże brzydko leżały, to tak, no nie jest to po pierwsze ładnie, nie wygląda estetycznie, a po drugie nie jest praktyczne. Ja lubię mieć rozwiązania takie robić, że jest to poupinane, pospinane, dobrze ułożone. To mnie cieszy, potem mnie po prostu cieszy to, że moja robota pięknie wygląda i zajebiście działa. No, także tyle. Tutaj już pozakładałem migaczki. Pojechałem jeszcze po ten hologen. Zaczepy powkładane. Jeszcze tutaj muszę tylko pobolcować, zaczep domalować, siedzenie pomalować, no i falgi oczywiście, nie? No więc zaraz tutaj będę chcę to uzbroić, dlatego w większości, żeby mieć do wspomagania już odpalić i można tutaj było odpowietrzyć. Naklejeczki się też już tutaj wietrzą, żeby było ciepła maska, bo się ładnie przykleją. Dobra, nic, jak uzupełnię, to coś tu będę jechał, będę wam pokazywał. Tu jeszcze trytkami pospinamy jedno z drugim i efekt końcowy zobaczycie, jak skończę. Tutaj właśnie akurat ten błotnik, co robiłem, to tutaj w tej całówce sobie to przeprowadziłem, tak jak oryginalnie. A z racji tego, że tego nie rozcinałem i teraz tutaj we wiązce są jeszcze dodatkowe kable, które idą z lampy do tutaj do wyjścia. Ja to zrobiłem tak, że LEDy mają swój kabel, więc to wprowadziłem od razu tam. Tu blaszkami przykręciłem, bo ta całówka jest zajebana cała, więc tu dałem blachę. I tak to wygląda, tu zeszłem pod spodem, pomiędzy tymi, tu weszłem, tu wyszłem dookoła, że aby ktoś chciał podnośnik ściągać, to instalacji, żeby nie ściągał. I teraz puszka i dzida. I podłączamy resztę. Jeszcze tylko do tego muszę przeciągnąć drugą wiązkę. Ale nie mam dzisiaj kabla, więc dzisiaj tego nie zrobię, a jutro i tak jadę gdzieś indziej. Także na wyjazd, także muszę to później ogarnąć. No więc tak, wiązki mamy pospinane tutaj, gdzie można. Tutaj jest nadmiar kabla schowany od czujnika wody. Tu schodzi linia do tyłu i jeszcze dodatkowo jest hologen. Tutaj nie miałem niestety już żadnych bezpieczników pod względem wyjść i wejść, bo są wszystkie wykorzystane, więc musiałem tutaj dołożyć do hologena taki 15, dołożyłem tutaj dwa konektory. Co się dzieje? Dwa konektory i przyczepiłem taki jeden, bo tam mam wprowadzony drugi kabel właśnie do hologena. I tak właśnie wygląda instalacja, która jest upięta. No i zegary tutaj mamy pod jak świece żarowe grzejemy. Trąbitko oczywiście, gacze to wiadomo. I tam jest włącznik świateł tylnych, ale włącznik jest tak zrobiony, że jak włączysz, o teraz świeci, wyłączysz, nie? A jakbyś zapomniał na przykład wyłączyć i wyciągniesz kluczyk, to nie świeci. Mi się wydaje, że to będzie dobre rozwiązanie. Więc tutaj dociągłem do tyłu
kabel, przeciągnąłem go tam przez ten, to jeszcze muszę schować w całówkę. Lampy mamy założone. Tutaj mamy wyjście zrobione, wszystko mamy połączone razem tutaj. Tak to wygląda, dałem silikonu tutaj na ten masę, żeby tutaj nie wchodziła woda. Jeszcze tutaj muszę zagiąć, żeby ten kabelek się trzymał. No i tu też dałem silikonu. Tutaj jest pociągnięta instalacja na dół, pominięty podnośnik dookoła. I tutaj mamy hermetyczną taką puszkę pod podłogą. I tak to wygląda. Zobaczymy, jak to wygląda, jak to będzie działać. Teraz bym musiał już właśnie do maski wlutować kostkę, bo tam będę robił kostkę rozszczepianą, a nie na te oryginalne, co tam wisi. Tylko kostkę taką na trzy piny wkładam i będzie pasować, i postojówki podciągnę, i to wszystko tam muszę oglądnąć, bo tutaj mam wszystko koniec i tam wszystko mi wychodzi, i trąbitkę jeszcze muszę podłączyć. No, felgi są pomalowane, ale muszą wyschnąć, a farba nie bardzo chce schnąć. A dzisiaj chrypę trochę, to będziemy kiepsko słychać. No ale niestety, trzeba robić dalej. Jak coś zaktualizuje, założę maski pierdoły, to coś tam pokażę. No więc tak, koła założone. Po malowaniu obtarłem, bo nasmarowałem je dookoła oliwką i smarem, takim jak do pługów w konserwacji. I teraz tym rozpuszczalnikiem dostarłem, więc Lux. Jeszcze muszę dokupić taką małą zaślepkę. I tutaj muszę jeszcze dołożyć tego do pręta zabezpieczenie takie małe, bo go tutaj jednak takiej nie mam. To wszystko złożone, rozdzielacz założyłem, na czarnego pomalowałem. I elektryka już skończona, wszystko działa. Z przodu błotniki pozakładane, tylko jeszcze ze skrętem zbieżność ustawiona. Podniosłem błotniki wyżej, bo oni dosyć dużo jeżdżą teraz właśnie w takim błotku. Tu założyłem oryginalne te noski do maski, jeden i drugi. Filtr pomalowałem ładnie, żeby to się komponował. I jeszcze muszę dorobić lusterko tutaj z boku, bo chcieli, i tutaj jeszcze stopień dodatkowy, żeby to się lepiej wchodziło. Bez osoby. No i tak to wygląda. Tutaj odciągi poskręcałem wszystko, co mogłem. Użyłem tak, jak powinno być. Jest w miarę elegancko. Jutro jeszcze ten zaczep domaluję, ale jutro sobie nim przywiozę od razu tego tura. I też go siknę na czarno, bo on jest niebieski i tutaj tak nie bardzo będzie pasował. Więc tak to w miarę wygląda. Jakąś taką prezentację w miarę później dołożymy. Jeszcze muszę filtry wymienić, paliwa i olej. Ale to sobie zrobię później, jak jutro sobie pomaluję. No, ten tur sobie będzie schnął, to ja sobie to tam zdziałam w innym garażu. Wszystko elegancko jest zrobione. Jeszcze musiałem tutaj wymienić, nie wiem, czy czujnika nie muszę wymienić, bo czujnik mi się świeci cały czas, że nie ma ciśnienia oleju. Brugnie i potem go jebnie i nie działa. Chyba to czujnik, nie wiadomo, kupię nowy, się okaże. Dołożyłem jeszcze gumę oryginalną. Dokupiłem, żeby tutaj był porządek, kuleczkę, której brakowało. No i tak tutaj, jak było, tak jest. No nic, nic można powiedzieć, tylko taka grzebanina, tutaj czujnik stopu. Jakieś dodatki do hamulców. Hamulce muszę wyregulować jeszcze, jak wyjadę. Tutaj założyłem te sprężyny. Czujnik, pierdoły. I jeszcze właśnie ten zaczep. Nową od razu sprężynę do gazu. Więc teraz tylko końcówka i może uciekać. Więc tak, to samo miejsce, tylko po upływie już dużego czasu. W tym samym miejscu był pierwszy urywek i teraz będziecie mieć porównanie. Która pomalowałem na czarno. 30 w taki oto sposób wygląda. Tutaj mamy lusterko dołożone, bo
jak jeżdżą z przyczepą, żeby widzieć, otworzył je sobie. Dołożony stopień z kątownika 8. Tutaj wszystko tak jak powinno być, tak jest. Wszystko złożone, pomalowane. Tak to się wszystko prezentuje. I tutaj jeszcze urywek, tak samo jak i przed. Nowa korbeczka, nowe ramiona, odciągi nowsze, zaczepy pomalowane, zginane do środka, bolce nowe. Niestety luz został, ale tego luzu już nic tutaj nie zrobimy, bo byśmy musieli wymienić kadłub i zaczep. Albo zrobić tulejki. Mieliśmy tego nie ruszać, nie ruszamy. I 30 tak ładnie właśnie wygląda. Przepięknie. Filtry zmienione, płynem zalana. Oliwa też zmieniona. Korek dołożony. Wszystko wyczyszczone co mogłem. Pomalowany, złożony jeszcze raz. Światła, wszystko działa. Wspomaganie założone. Chlapaków nie mam zakładać, bo i tak uletą w błocie. No i tak to tutaj wygląda. Normalnie aż się pięknie na nie patrzy, bo przed tym to była tragedia. Tak trochę wam z daleka zrzucę. No tak ładnie to wygląda. Dalszy kadr. Strasznie wieje. Pewnie będziecie to słyszeć. No ale niestety nic za to nie poradzę. No i 30 liczę od nowa. Jadę ją zaprowadzić.